Partnerem podcastu Myśl na Dziś jest marka Health Labs Care, producent suplementów diety i kosmetyków stworzonych z myślą o potrzebach nowoczesnych kobiet. Mi yoga daje taką integralność, czyli takie połączenie wszystkich puzli czy kawałków mnie, które kiedyś były po prostu totalnym chaosem i wciąż są takie obszary, gdzie jeszcze dużo pracy, ale jakiegoś takiego, wiesz, scalenia tego, że właśnie, że nie jestem tylko tą fizyczną Elizą, czy nie jestem tylko tym, co w mojej głowie, bo znowu to moje ego tam po prostu szaleje i bez tej pracy nad tym, co się dzieje we mnie w środku, to pewnie byłoby ciężko. I tego takiego no właśnie duchowego elementu, którego często nie da się, wiesz, opisać. To jest też taka subtelna praca, o której ja często mówię, że wiesz, dla osób początkujących, no to jest prawa, lewa noga, przód, tył, wiesz, uczymy się w ogóle kontaktu z ciałem. A później, no nie mogę na zajęciach początkujących powiedzieć, słuchaj, poczuj tam energię przepływającą, no bo ktoś mnie po prostu wyśmieje, mówi, słuchaj, tyły nóg albo coś tam mnie tak rypie, że po prostu sorry, nawet nie byłam w stanie się skupić na czymś tam, tak? Więc też takie popatrzenie, że to jest proces i że to uczy jakby popatrzeć na życie, czy doświadczyć życia tak bardziej. Wiesz, to są też takie rzeczy, o których ciężko mówić, bo to jest o doświadczeniu, wiesz, to jest takie moje doświadczenie nie będzie tym doświadczeniem, które ty przeżyjesz, tak? Więc dla mnie jest to po prostu, cały czas o tym mówię, podróż w głąb siebie, takiego, wiesz, bycia blisko, no bo ta najważniejsza relacja w życiu to jest ta relacja ze sobą. Jeśli my jesteśmy blisko ze sobą, poznajemy swoje właśnie potrzeby, czy chcemy być nauczycielem, czy chcemy grać na jakimś instrumencie, czy chcemy podróżować, czy chcemy żyć w korpo, czy chcemy być spełnioną mamą, czy chcemy i tak dalej, to tutaj to możemy, odpowiedzi na te pytania możemy znaleźć według mnie. Na przykład na macie. Na przykład na macie albo poza matą. Zawsze to mówisz, często to mówisz w swoich praktykach. Mówię, no bo dla mnie, wiesz, to jest właśnie to zawężenie jest takie, że jeśli patrzę tylko przez pryzmat maty i tam staję na tej głowie, coś tam robię, a schodzę z maty i nie dbam o siebie, no to nie jest yoga. To jest jakiś po prostu, to są jakieś ćwiczenia, które wykonuję, wiesz, to ja zawsze byłam bardzo wyczulona na to, ale dlatego, że miałam takich nauczycieli, którzy pokazywali mi, że yoga to jest coś więcej. To nie jest ten fizyczny aspekt, tak? To jest jedno z po prostu, jeden ze stopni, z elementów po prostu tego. Tylko to jest to, jakim ty człowiekiem jesteś i czy rano, czy wieczorem, patrząc w lustro, możesz powiedzieć sobie well done. Kolejny dzień spędzony, wiesz, ze służbą dla siebie i służbą dla innych. Ja wiem, że to może dla wielu osób brzmieć po prostu no tak oderwanie, ale ja mam takie poczucie, że wiesz, jakby staram się robić dla siebie rzeczy dobrze i dla innych rzeczy dobrze, żeby to moje życie było pożyteczne po prostu w tym 2022 i kolejnych latach, które mam nadzieję będą mi dane. Nowa myśl na dziś czeka na ciebie od wtorku do piątku o 7 rano. Pełna rozmowa, z której pochodzi fragment, dostępna jest na Karolina Sobańska Podcast, a link do konkretnego odcinka znajdziesz w opisie. Obserwuj Myśl na Dziś i Karolina Sobańska Podcast na Spotify i iTunes, aby być na bieżąco. Po więcej treści zajrzyj na Instagrama Karolina Sobańska.